Kierunkiem, któremu Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu spółka z o.o. nadał szczególnej dynamiki rozwoju, jest organizacja lecznictwa geriatrycznego. Efektem tych działań było uruchomienie Centrum Geriatrii w Torzymiu, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 13 lutego bieżącego roku. Od kilku lat czyniliśmy starania o to, żeby uruchomić w naszym szpitalu w Torzymiu, który jest szpitalem pulmonologicznym, żeby uruchomić tak zwaną działalność geriatryczną. Kierunkiem, któremu właśnie nadajemy szczególnej dynamiki rozwoju, jest lecznictwo geriatryczne, za czym przemawiają trendy demograficzne, jak i społeczno-gospodarcze. Społeczeństwa się starzeją, społeczeństwo polskie również. Pomimo tego, że naszą główną specjalizacją jest pulmonologia, rehabilitacja, pulmonologiczna i kardiologiczna, mamy doskonałe warunki. Piękne miejsce, z dala od dużych miast, blisko lasu, także idealne rzeczywiście, aby stworzyć taką działalność, która będzie sprzyjała diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji, poprawie zdrowia, kondycji seniorów. Także w Torzymiu powstaje i w dniu dzisiejszym otwieramy pierwszy w województwie ośrodek geriatryczny, który w sposób kompleksowy ma się zająć diagnozowaniem i leczeniem chorób wieku podeszłego, ale zapewne nie ostatni, bo takich miejsc jest potrzebnych po prostu więcej. W tych realiach, z którymi też się zderzyliśmy, bez wsparcia ze strony samorządu województwa lubuskiego, który jest 100% właścicielem naszego szpitala, bez zaangażowania w inwestycje, ciężko by nam było realizować zadania, w tym także inwestycyjne zakupy nowoczesnego sprzętu, aparatury medycznej, bez tego wsparcia. Także uruchomienie m.in. ośrodka geriatrii udało się w tych trudnych czasach właśnie dzięki temu wsparciu, dzięki dotacji otrzymanej od samorządu województwa lubuskiego. Wartość inwestycji przekroczyła 18 milionów złotych, z czego ponad 17 milionów to są środki pochodzące z dotacji samorządu województwa lubuskiego i za to jesteśmy im bardzo wdzięczni. Natomiast okres pandemii, który też nas dotknął, my w czasie tej pandemii pracowaliśmy nieprzerwanie, ale również to spowodowało, że przyspieszyliśmy tą modernizację tego obiektu, ponieważ pani marszałek wpadła na pomysł, że w sytuacji, kiedy jest takie zapotrzebowanie na łóżka do przyjmowania leczenia pacjentów covidowych, to trochę grzechem zaniechania byłoby nie wykorzystać tej powstającej bazy na wypadek kolejnych fal koronawirusa. Także to również spowodowało, że te środki i zakres prac, tempo tych prac zostało przyspieszone i dzięki temu pod koniec 2022 roku ukończyliśmy modernizację, remont i przygotowanie obiektu ośrodka geriatrii. W dniu dzisiejszym oddajemy go do użytku. Myślę, że po raz kolejny udowadniamy, że samorząd lubuski wyprzedza państwo, a zdrowie i jakość życia jest numer jeden w naszym regionie. Niedawno otwieraliśmy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze, a teraz ośrodek geriatrii tutaj w Torzymiu. Tutaj w tym miejscu takim dosyć znaczącym dla mnie osobiście, bo tu po raz pierwszy tworzyliśmy spółkę. To był kiedyś najbardziej zadłużony szpital w regionie lubuskim i ta pierwsza spółka była dla nas takim eksperymentem, a dzisiaj po latach wyraźnie widać, że wybraliśmy bardzo dobry kierunek. Nie tylko powstało Centrum Pulmonologii, gdzie z powodzeniem realizowane są również projekty w zakresie poprawy dostępności i profilaktyki do leczenia chorób płuc. Realizujemy tutaj program profilaktyczny Zdrowe Płuca Lubusza. No i ten ośrodek geriatrii, który powstał tutaj jak sanatorium. 70 nowych łóżek to jest oczywiście za mało. W regionie lubuskim mamy 230 tysięcy seniorów. Na 150 babć przypada 100 wnuków. Za mało jest wnuków, tak, żeby poradzić sobie z opieką osób starszych. Geriatria niestety też nie ma specjalistów. Brakuje specjalistów, lekarzy, którzy wybierają taką specjalizację. A skoro już powstał ośrodek geriatrii, no to jest miejsce, w którym nasi absolwenci kierunku lekarskiego, Kolegium Medicum w Zielonej Górze, mogą się uczyć. To miejsce specjalnie właśnie im dzisiaj dedykuję. Szukaliśmy takich miejsc, gdzie możemy przenieść
szpital tymczasowy ze szpitala klinicznego, który zajmował Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Nie mogliśmy dłużej czekać, niestety pandemia wciąż trwała i mieliśmy do wyboru to miejsce, tak zwany Titanic w Torzymiu. Mamy też wolne pawilony w Ciborzu i w Obrzycach. I determinacja załogi, zarządu tego szpitala sprawiła, że podjęłam taką decyzję, żeby właśnie w tym miejscu przygotować szpital tymczasowy na wypadek kolejnej fali pandemii jesiennej. Więc przeprowadzaliśmy już oddziały ginekologia, położnictwo, pediatria do Centrum Matki i Dziecka i szykowaliśmy w czasie wiosennym, letnim ten ośrodek na wypadek kolejnej fali pandemii. Tak się stało, że pandemię pokonaliśmy, przynajmniej nie potrzebujemy aż tylu łóżek, więc możemy tutaj otworzyć już ośrodek geriatryczny. Chociaż był gotowy w grudniu, tak, ale wciąż nie było pewności, jak to z tą pandemią będzie. Dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości, że musimy już ruszać i jak najszybciej podpisać kontrakt, bo taki ośrodek geriatryczny w regionie lubuskim jest naprawdę oczekiwany i bardzo potrzebny. Bardzo doceniam działania w województwie lubuskim, jeśli chodzi o różne programy społeczne i też to, że inwestuje w służbę zdrowia, inwestuje mądrze i nowocześnie, bo rzeczywiście geriatria to jest kwestia nie tylko naszej przyszłości jako społeczeństwa, ale też i każdego z nas. Opieka nad ludźmi starszymi to jest rzecz, na której musimy absolutnie się skoncentrować przez najbliższe lata i szukać tutaj nowoczesnych rozwiązań. Wiadomo, jak służba zdrowia jest przeciążona, jakie są oczekiwania wobec niej i bardzo się cieszę, że Zarząd Województwa Lubuskiego widzi to i poszerza możliwości w tym obszarze. Także stworzenie takiej placówki na bazie już istniejącego centrum to jest bardzo dobry krok i myślę, że przykład też dla wielu innych województw czy wielu innych miast w Polsce, że to jest absolutnie coś, co musi się rozwijać. Rzeczywiście szpital w Torzymiu to dowód, że trudne, ale bardzo odpowiedzialne decyzje samorządu województwa przynoszą pozytywne efekty. To był pierwszy spośród wojewódzkich szpitali, który został przekształcony w spółkę. Decyzja w tej sprawie zapadła jeszcze w 2010 roku i potrzeba było kilkunastu lat, żeby to był jeden z wiodących tego typu szpitali, ośrodków pulmonologicznych, ale również ośrodek geriatrii. Ten szpital zrealizował wiele projektów, inny poziom zarządzania dzięki temu, że to jest spółka. Spójna koncepcja, przemyślane łączenie różnego rodzaju środków i działań doprowadziły do tego, że ten ośrodek, ten szpital ma świetlaną przyszłość, co bardzo wierzę. A dowodem na to, że nie poprzestaje na tym, co już osiągnął, jest fakt, że realizować będzie niebawem kolejny bardzo duży projekt o wartości również blisko 20 milionów złotych. To będzie kompleksowa przebudowa infrastruktury energetycznej obiektu, termomodernizacja, produkowanie energii w oparciu o pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne. To też wszystko po to, żeby obniżyć koszty funkcjonowania całej jednostki, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na podniesienie poziomu świadczonych usług. Uważam, że lekarze to są bardzo odpowiedzialni profesjonaliści i chcą pracować w miejscu, w którym mogą dobrze wykorzystać swoją posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie, które zdobyli. I właśnie takie ośrodki, nowoczesne, dobrze wyposażone, dobrze zarządzane, gwarantują tak bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom, ale też dają satysfakcję tym, którzy bardzo ciężko tutaj przecież w odpowiedzialny sposób pracują. Cieszy to, że samorząd województwa lubuskiego, koalicja rządząca, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica dostrzega te problemy, znajdują się środki finansowe, jest świadomość co do potrzeb zmieniającego się otoczenia i pojawiają się takie placówki jak ta w Torzymiu. Ona jest faktycznie prześliczna, piękna, czuje się tu jak w domu, w pięknych, pastelowych kolorach. To dobrze, bo każdy z nas, zwłaszcza osoby starsze, które już tą drogę w dużej mierze swego życia przebyły, powinny móc liczyć naprawdę na godne miejsca, w których będą mogły spędzać ten czas, który pozostał nam jeszcze na świecie. I jakość tej placówki naprawdę napawa ogromnym optymizmem i mam nadzieję, że to jest początek wielu działań, które szpital w Torzymiu podejmuje cały czas od lat de facto, a w województwie lubuskim od wielu, wielu, wielu lat rządząca koalicja zdaje sobie sprawę z tego, jak ochrona zdrowia jest ważna i to wszystko wpisuje się w logiczną, komplementarną całość, bo
Wiemy doskonale, że rozpoczęliśmy pracę też wiele lat temu od uruchomienia kierunku lekarskiego. Mamy już 2 roczniki absolwentów i te elementy takie geriatria dzisiaj tu w Torzymiu dopełniają te działania, świadome działania zapisane nie tylko w strategii rozwoju województwa lubuskiego, ale także w strategii ochrony zdrowia, więc to nie jest przypadek, że właśnie tu dzisiaj jesteśmy w Torzymiu i uczestniczymy w otwarciu tej pięknej placówki. Oddziałów geriatrycznych w województwie mamy 2. Jeden w szpitalu na Wyspie w Żarach, drugi to pod oddział na oddziale wewnętrznym szpitala w Skwierzynie i na tym koniec. Teoretycznie Narodowy Fundusz w naszym województwie kontraktuje 5 poradni geriatrycznych. No niestety podkreślam to teoretycznie, ponieważ z powodu braków specjalistów w zasadzie tak prężnie działającą poradnią jest jedna, ta tutaj w szpitalu w Torzymiu. W pozostałych miejscach raczej te porady nie odbywają się z powodu braku lekarzy. W naszym ośrodku planujemy, po części już to się odbywa, będziemy mieli i poradnię, i oddział, i zakład opiekuńczy dla osób, które już wymagają instytucjonalizacji i wreszcie miejsca komercyjne, gdzie otoczeni opieką jednak medyczną, rehabilitacyjną mogą być pacjenci również na zasadach odpłatnych. Szczególnie cieszy mnie możliwość pracy i w poradni, i w oddziale, bo taka ciągłość leczenia szpitalnego, a następnie ambulatoryjnego jest bardzo ważna. Zresztą w geriatrii bardzo ważnym jest, aby za wszelką cenę pacjenta starszego utrzymać w domu. Póki to jest możliwe, nie będzie mu nigdzie lepiej jak w warunkach domowych. Oddział geriatryczny i poradnia powinny być traktowane jako stan krótkotrwały, przejściowy, służący pomocy temu pacjentowi i jego rodzinie, opiekunom, aby właśnie pozostawać w środowisku domowym. No najgorszym rozwiązaniem dla pacjentów starszych jest już konieczność instytucjonalizacji w takich czy innych ośrodkach, na przykład w zakładach opiekuńczo-leczniczych, ale i tacy pacjenci są i tacy wymagają opieki. No i mam nadzieję, że pokażemy, że ta opieka może być też na dobrym, wysokim poziomie, bo niestety często takie miejsca są zaniedbywane pod względem finansowym, nie ma personelu i różne są w takich placówkach warunki. Będziemy dążyć, żeby tu była opieka na najwyższym poziomie. Brakuje nam geriatrów, powinniśmy mieć około 3000 geriatrów w kraju, a mamy obecnie niecałe 500 osób, które pracują w zawodzie. Właściwie, jeżeli byśmy brali pod uwagę prędkość starzenia się naszej populacji, to obecna liczba geriatrów wystarcza do pokrycia zapotrzebowania na opiekę geriatryczną zaledwie w 1/5 części. Więc mamy bardzo dużo wolnych miejsc specjalizacyjnych geriatrycznych. Stopniowo widać wzrost zainteresowania tą specjalnością. Specjalizacja z geriatrii jest na liście specjalizacji priorytetowych, więc lekarze rezydenci, którzy wybierają tę specjalizację, to no, dostają troszeczkę wyższe wynagrodzenie. Jest to trudna specjalizacja. To jest taka interna plus, więc być może z tego powodu też niechętnie jest wybierana przez lekarzy. Często też wynika to z braku właściwej wiedzy na temat tego, czym jest geriatria. Często jest to ta specjalność, specjalizacja jest mylona z opieką długoterminową albo opieką paliatywną, podczas gdy tak de facto zadaniem geriatry jest no, maksymalne usprawnienie seniora no i przywrócenie go do funkcjonowania w warunkach swojego własnego środowiska domowego, a więc jest to takie internistyczne leczenie, ale skoncentrowane na problemach takich specyficznych w starości, a więc wielochorobowości, jak również na wielkich, tak zwanych wielkich zespołach geriatrycznych. No problem z lekarzami dotyczy wszelkich specjalności, tak samo bardzo brakuje pediatrów, jak i geriatrów. Ta specjalność jest względnie nowa, więc to też
pewnie studenci medycyny, młodzi lekarze decydując się na specjalizację biorą pod uwagę. No trzeba zachęcać do tego, trzeba zachęcać, że to jest przyszłość, trzeba zachęcać finansowo oczywiście. No i właśnie pokazując nowoczesne placówki, bo jeżeli placówka jest nowoczesna, daje to też rozwój zawodowy, jakieś możliwości jeszcze dokształcania się i podnoszenia swoich umiejętności. Myślę, że właśnie Zarząd Województwa Lubuskiego, czy w ogóle państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia powinien traktować to jako priorytet i wtedy młodzi lekarze, zastanawiając się, czym się zająć, będą się kierowali w kierunku geriatrii, bo to z pewnością ma przyszłość no, przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Jak zaczęliśmy mówić o ośrodku geriatrii już od 2016 roku, to proces inwestycyjny rozpoczęliśmy tak naprawdę w roku 2019, z tym, że przyspieszenia ta inwestycja dostała w roku ubiegłym. W 2022 roku, na początku tego roku, otrzymaliśmy dużą dotację z Urzędu Marszałkowskiego, budżet województwa lubuskiego, około 14 milionów na dokończenie inwestycji. Było to związane z tym, że chcieliśmy przygotować województwo do kolejnej fali COVID-19 i w związku z tym założenie było takie, że w tym ośrodku w razie szczytu pandemii możemy przyjąć 70 osób z COVID-19 w ramach zabezpieczenia drugiego poziomu COVID-19. To wymagało przeprojektowania pewnych elementów obiektu, bo to przecież zupełnie inny profil działalności, choroby zakaźne, a leczenie ludzi starszych, to jakby dwie różne rzeczy. Udało się to zrobić, ale dużym nakładem pracy, zarówno organizacyjnej, jak i logistycznej, ponieważ żeby pokazać skalę, jak to wyglądało, to na takim obiekcie, który ma około 2000 m2 powierzchni, w szczycie tych robót budowlanych pracowało około 70 osób we wszystkich branżach budowlanych. Ja już mówiłem o tym, że świadczyć może fakt o skali przedsięwzięcia i tych specjalistycznych instalacji, które trzeba było zrobić, wbudowania około 44 km przewodów elektrycznych, wymalowania 10 tysięcy m2 ścian i sufitów. To są takie przykłady, które mogą świadczyć, w jak krótkim czasie od rozpoczęcia finansowania w marcu ubiegłego roku do oddania tych 70 łóżek covidowych do użytku z dniem 1 listopada ubiegłego roku, jak szybko trzeba było przeprocedować tą inwestycję. Począwszy od przeprojektowania, udzielenia zamówienia, zapewnienia wszystkich dostaw sprzętu i wyposażenia, bo roboty budowlane to jedno, ale obiekt nie może funkcjonować bez specjalistycznego sprzętu i bez wyposażenia. No, było to naprawdę przedsięwzięcie trudne. Jeżeli chodzi o inwestycje, które prowadziłem w życiu, to tej się bałem najbardziej. Dlatego, że musimy zdawać sobie sprawę, że pracowaliśmy w okresie pandemicznym i postpandemicznym. W okresie, w którym przerwano łańcuchy dostaw, gdzie największe zakłady pracy w Europie ze względu na brak półfabrykatów przerywały pracę. I my w tym wszystkim musieliśmy się zderzyć. Udało się, jestem przeogromnie szczęśliwy i mam nadzieję, że przez wiele lat ta inwestycja będzie służyć ludziom. No, trzeba powiedzieć, że to nie tylko dla tych starszych ludzi. Generalnie te inwestycje w obszarze pacjenta prowadzimy z taką ideą, żeby się czuli jak najbardziej swobodnie, żeby to była chociaż namiastka, taki element, który może się kojarzyć z domem, z ciepłem, a nie tylko z chorobą. I w związku z tym to doświadczenie inwestycyjne, które mamy, z góry wymusza na nas, żeby projektować właśnie z założeniem takim, jakie przed chwilą przedstawiłem. I to tylko nie tylko projekt budowlany, projekt wykonawczy, czyli ta podstawowa dokumentacja techniczna, którą robimy, żeby udzielić zamówienia i przeprowadzić ten proces, ale również aranżację wnętrz. Bo nikt inny jak profesjonalni projektanci wnętrz w tak dużej skali nie poradzą sobie z dobraniem tych wszystkich drobnych elementów, które stanowią pełną całość i świadczą o tym, że ten odbiór jest właśnie taki pozytywny. My po prostu wiemy, że teraz trzeba zrobić to profesjonalnie od początku. Za projektem, albo właściwie równolegle z nim, z projektem technicznym, idzie projekt aranżacji wnętrz. Tylko wtedy możemy osiągnąć taki efekt, jaki Państwo tutaj widzieliście. Tutaj warunki są rzeczywiście wspaniałe.
Także gorąco zachęcam wszelkich lekarzy, którzy mieliby ochotę specjalizować się z geriatrii, a mieszkają gdzieś tutaj w pobliżu, w zachodnich województwach, żeby wybierali ten ośrodek i tu przyjeżdżali. Już abstrahuję od tego, że warunki w samym budynku są rewelacyjne, no to jeszcze przepięknie jest ten ośrodek położony. Gratuluję zarządowi szpitala, całemu zespołowi, który w bardzo krótkim czasie, to jest mistrzostwo świata, byłam tutaj rok temu, więc hulał wiatr i widać, jaka praca została wykonana. Załoga szpitala w Torzymiu odważnie realizuje stawiane sobie cele, a to przyczynia się do wielu pozytywnych zmian. Dlatego ośrodek geriatrii w Torzymiu jest właśnie pierwszą placówką w województwie lubuskim, która w kompleksowy sposób zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem pacjentów cierpiących na schorzenia wieku podeszłego.